się dzielić słowem, bracia i siostry, które zwiastowałem 26 maja w zeszłym roku na zborze. Jest to słowo, które będzie nam mówiło, czy mówi nam o naszych ubraniach. Nie o tych cielesnych ubraniach, ale ubraniach duchowych. I zatytułowałem sobie tą usługę Szaty i ubrania dziecka Bożego. Czy jesteśmy dziećmi Bożymi? Ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. I wierzę, że jesteśmy dziećmi Bożymi. A jeżeli nie jest ktoś dzisiaj na tym miejscu dzieckiem Bożym, to Bóg ci daje łaskę, żebyś nim mógł być. I pierwsze takie ubranie, taka wspaniała szata, o której czytamy już w Księdze Izajasza, w rozdziale 61, wiersz 10. Bardzo się będę radował z Pana. Weselić się będzie moja dusza z mojego Boga, gdyż oblógł mnie w szaty zbawienia, przyodział mnie płaszczem sprawiedliwości jak oblubieńca, który wkłada zawój jak kapłan i jak oblubienicę, która zdobi się we własne klejnoty. Czy raduję się z tej wspaniałej szaty, szaty zbawienia, płaszcza sprawiedliwości? Bracia i siostry, to jest coś niesamowitego. Myśląc o zbawieniu, myśląc o przebaczeniu grzechów, myśląc o tej szacie, którą przyobległ mnie i ciebie Bóg, szatą zbawienia, to wprowadza mnie we wielkie szczęście. To jest coś, o czym powinien zawsze myśleć. To jest coś, o czym powinienem zawsze mówić. To jest coś, o co powinien bardzo dbać każdy wierzący człowiek. Dlatego, że Bóg nas ubrał od świętne szaty. Ten czysty bisior, jak czytamy, będziemy później w objawieniu Jana. Ale stało się to przez ofiarę Jezusa Chrystusa. I wiecie, każdy człowiek, który przyjmuje łaskę, który wierzy w Jezusa, który uwierzy w Jezusa Chrystusa, otrzymuje nową szatę, czystą szatę, świętą szatę, w której chodzi po tej ziemi. Wiecie, ta szata, którą Bóg nas ubrał, o której czytamy w Księdze Izajasza. Wiecie, ona nas upoważnia do czegoś. Ta święta, czysta szata upoważnia nas do wejścia na wesele baranka. Biblia wyraźnie mówi o weselu baranka. W objawieniu Jana czytamy. Może przeczytajmy to sobie. Rozdział 19, objawienie Jana. Weselmy się i radujmy się i oddajmy Mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka i oblubienica Jego przygotowała się i dano jej przyoblec się w czysty, lśniący bisior. A bisior oznacza sprawiedliwe uczynki święte. Dano przyoblec się jej. Któż jest właśnie tą oblubienicą? Ty i ja, Kościół. Ci, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa. Ci, których Bóg obległ właśnie w tą szatę zbawienia. Wiecie, to jest niesamowite.
W dzisiejszym świecie być świadomy tego, że jestem dzieckiem Bożym, jak już mówiłem, i mam tą czystą szatę, oczyszczoną i którą mogę oczyszczać na co dzień. Szata zbawienia, płaszcz sprawiedliwości, którą Bóg odział właśnie każdego, kto wierzy. Ciebie i mnie. I wiecie, o te szaty musimy jednak dbać. Musimy zabiegać. Musimy czynić wielkie starania, aby one się nie zbrudziły. Żyjemy w tym świecie, żyjemy w ciele i bardzo szybko można ubrudzić te szaty. Myślę, że to jest znane każdemu z nas. Nie jest to coś nowego. Ale ja dzisiaj mam to na sercu, abyśmy na nowo sobie przypomnieli, jak ważne jest dbać o swoje zbawienie. Starać się o tą czystą szatę. Ale wiecie, mamy ten wielki przywilej, że jeśli się zbrudzi, jeśli się coś wydarzy, jeśli upadniemy, jeśli zgrzeszymy, w objawieniu Jana Pan Jezus mówi: błogosławieni, którzy piorą swoje szaty we krwi baranka. Nie wie, czy jesteśmy do końca świadomi, jak wielka to jest sprawa. Jak wspaniała to jest sprawa, kiedy upadnę i mogę pokutować. Mogę prosić Boga o przebaczenie. Mogę wyprać swoje szaty we krwi baranka. I na nowo stanąć przed Nim jako ten czysty, święty. Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty we krwi baranka. I wiecie, to jest szata, na którą najbardziej nasz Pan patrzy. W liście Jana czytamy: dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. I póki żyjemy w tym ciele, może się coś wydarzyć. Musimy być świadomi tego. Ale to nie znaczy się, że mamy grzeszyć. To nie znaczy się, że z premedytacją możemy grzeszyć. To nie znaczy się, że machniemy ręką, a Bóg tak nam przebaczy, tak nas oczyści. Bo wiele razy tak słyszałem. A Bóg znowu jest miłosierny, łaskawy i znowu mi przebaczy. I On taki jest, bo tak jest napisane. Bóg się nie gniewa na wieki, ale okazuje łaskę i miłosierdzie. Ale nie możemy kusić Boga, że znowu się zmiłuje, bo tak jest napisane. Dlatego Jan mówi: jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika, Jezusa Chrystusa, który jest ubłaganiem za grzechy nasze. I to jest coś, za co powinniśmy we dnie i w nocy Bogu dziękować. Że jest łaska dla wierzących ludzi. Wiele razy myślimy, że tylko łaska jest dla niewierzących. Ale jest łaska, szczególnie łaska dla wierzących ludzi. Dla nas osobiście, jeśli kiedy się czasami coś wydarzy. Dlatego Biblia wyraźnie mówi, że mamy dbać o to wewnętrzne nasze życie. O tą szatę, którą otrzymaliśmy w chwili nawrócenia. Kiedy wyznaliśmy swoje grzechy, kiedy pokutowaliśmy ze swoich grzechów, Bóg odział nas w szatę zbawienia. Chciałbym, aby to brzmiało w naszych sercach. Szata zbawienia jest Twoim i w moim życiu. Darowana z łaski Bożej. I o tę szatę musimy dbać. I też Izajasz mówi: bardzo się raduje, wielce się raduje. Czy radujesz się dzisiaj, że masz tą szatę, że jesteś oczyszczony, że jesteś oczyszczany na co dzień? I o tę szatę, bracia i siostry, trzeba naprawdę
dbać i pielęgnować. Jeśli się ubrudzi, jeśli jest coś, co zasmuca Boga, mamy ten przywilej, mamy orędownika Jezusa Chrystusa, który jest ubłaganiem za grzechy nasze. I to jest ta szata najważniejsza. To jest ta szata, na którą patrzy sam Bóg przez pryzmat Jezusa Chrystusa. To jest ta szata, którą otrzymaliśmy w chwili zbawienia, w chwili nawrócenia. Ja bym nazwał tą szatę taka osobista bielizna. Bóg ma wgląd do tej szaty. I chciejmy dzisiaj, bracia i siostry, na tym miejscu tak samo wejrzeć na tą szatę. Bóg patrzy na nas. Bóg nas widzi. Bóg nas słyszy. Wiecie, o wielu rzeczach my nie wiemy, ale Bóg wie. Dlatego będąc dzisiaj na nabożeństwie, chciejmy wejrzeć właśnie na tę szatę. Tak jak to syn marnotrawny wejrzał w siebie. Ja nieraz się już zastanawiam, jak to można wejrzeć w siebie. A jednak jest to możliwe. Kiedy konfrontujemy się ze Słowem Bożym, kiedy jesteśmy na nabożeństwie, słyszymy świadectwa, słyszymy Słowo Boże, człowiek może zobaczyć siebie jak w zwierciadle. Jaki jest mój stan przed Bogiem? Nie przed człowiekiem, nie przed ludźmi, ale przed Bogiem. I dlatego zachęcam was dzisiaj i siebie samego, dbajmy o tę szatę. Starajmy się, aby ona zawsze była czysta. Aby ona zawsze była przed Bogiem czysta. Przede wszystkim, ale też i przed ludźmi. Następne ubranie, na które chcę też zwrócić uwagę. Można by jeszcze wiele na ten temat mówić. Nazwałem sobie to ubranie, takie ubranie robocze, które wkładamy na tą bieliznę, wkładamy na tą czystą szatę. I wiecie, nasz wygląd duchowy jest ważniejszy niż wygląd cielesny. Choć jest to miłe, kiedy wyglądamy jako chrześcijanie. Jest to bardzo dobre. I powinniśmy tak samo zwracać uwagę, jak wyglądamy. Ale ważniejszy jest nasz wygląd duchowy. I we wielu miejscach w Nowym Testamencie, a szczególnie apostoł Paweł mówi, w co mamy się ubrać. Jak powinno wyglądać to ubranie robocze w życiu naszym. I otwórzmy list do Kolosan. Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu. Jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy, a ponad to wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości. Trzeci rozdział jest zatytułowany Nowe życie w Jezusie Chrystusie. I apostoł Paweł mówi, przyobleczcie się, ubierzcie ten ubiór roboczy, że tak powiem. Ktoś powiedział, że dobroć to jest właśnie ubranie robocze. I jest to bardzo ważne, żeby moje życie, nasze życie było zgodne ze Słowem Bożym. I zadaję sobie pytanie, czy codziennie, wstając rano, modląc się, wychodząc z domu, czy będąc w domu, rozpoczynam w świadomości, że powinienem właśnie ubrać się w to ubranie. To jest ubranie, które używamy, ubieramy na co dzień, od rana do wieczora, gdziekolwiek się znajdujemy.
jeśli się ubieram właśnie w te cechy, o których tutaj apostoł Paweł mówi, mogę liczyć na wielkie Boże błogosławieństwo na co dzień. I tak się dzieje. I tak jest. Wiecie, ostatnio miałem możliwość odwiedzić wielu moich starych przyjaciół ze starego życia, że tak powiem. Kiedy razem popijaliśmy, razem żyliśmy w tym świecie, używaliśmy tego świata, rozchorowali się i potrzebują pomocy czy odwiedzenia. I Bóg mi tak dał na serce właśnie, żeby ich iść i odwiedzić. I powiem wam, nie znają Boga, znają tylko może ze słyszenia. Ale co zauważyłem w każdej sytuacji? Tęsknią za jednym. Tęsknią za dobrocią od innych ludzi. Oni potrzebują, żeby ktoś im pomógł. Żeby ktoś im coś zakupił. Żeby ktoś im powiedział nawet tylko słowo jakieś dobre. Każdy jeden, który może nawet była sytuacja, że nawet jeden zbuntował się na to, kiedy go odwiedziłem. Ale kiedy odchodziłem, mówi Władek, przyjdź znowu. Ludzie tęsknią za owocami Ducha Świętego. Nawet nieświadomie wyznają, że potrzebują. Sami nie wiedzą czego, ale potrzebują ciebie i mnie. Nasi przyjaciele, nasi bliscy, którzy nie znają. Ale tak samo my sami nawzajem potrzebujemy siebie. Potrzebujemy tej dobroci, tej łagodności, tego, o czym czytaliśmy, współczucia, serdeczności, pokory, cierpliwości. Potrzebujemy względem siebie, jako wierzący ludzie. I to jest napisane w Słowie Bożym. I to jest to ubranie robocze, które na co dzień potrzebujemy ubierać. Na co dzień. Pod tym ubraniem mamy szatę sprawiedliwości, szatę zbawienia. Ale na zewnątrz ubranie robocze. I tego potrzebujemy nawzajem. 14 wiersz mówi, a ponad to wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości. Nie chcę, bracia i siostry, byście mnie źle zrozumieli, że mówię o miłości, bo może komuś brakuje miłości. Ale wiecie, tej miłości potrzebujemy ciągle. Potrzebujemy czerpać z tych źródeł, a tym źródłem miłości jest sam Bóg, Jezus Chrystus. I na co dzień potrzebujemy. Miłość jest też, jest darem Bożym, ale jest też owocem Ducha Świętego. I w dzisiejszym świecie jest tyle zła, tyle nienawiści. Ludzie się nawzajem nie lubią, nie kochają. Bardzo często w rodzinach, w sąsiedztwie. Wiecie, mam taki zawód, gdzie z różnymi ludźmi się spotykam i widzę, co się dzieje. Jest to bardzo smutne, kiedy matka z córką się nie miłuje, kiedy ojciec z synem się nie miłują, nienawidzą się, przeklinają się. Nieraz już tak słyszałem. Ale my w Kościele Jezusa Chrystusa możemy się miłować, bo największa jest miłość. I to jest to ubranie, o którym dzisiaj mówimy, którego potrzebujemy. I tak jak już mówiłem, jeżeli ubieram to ubranie, jeżeli te cechy i owoce Ducha Świętego wypełniają moje serce, moje życie, kiedy ja codziennie przyoblekam się właśnie w te rzeczy, wtedy mogę liczyć na Boże błogosławieństwo. Wtedy Bóg mnie prowadzi i wtedy mogę liczyć na owoce też im mojego życia. Jedna pieśń w pielgrzymie mówi, żyć tak, jak mistrz mój zawsze bym ja chciał.
Wiecie, to jest moim pragnieniem i wierzę, że i waszym pragnieniem. Żyjmy tak, jak nasz Pan Jezus Chrystus. Jego nie ma dzisiaj na tej ziemi, ale my Jego możemy zwiastować. My powinniśmy właśnie w miejsce Chrystusa poselstwo sprawować. Tak apostoł Paweł mówi. W miejsce Chrystusa poselstwo sprawujecie. I to jest ta druga szata, którą ubieramy codziennie. Ale następne ubranie, które jest tak bardzo ważne, szczególnie w dzisiejszych czasach, to jest zbroja Boża. Bracia i siostry, na to ubranie, które mamy robocze, ubieramy zbroję Bożą. Wiecie, wokół nas jest wróg. Straszny wróg. Dlatego apostoł Paweł mówi, żeby przywdzieć całą zbroję Bożą, żeby się ostać. I najpierw nasza szata, ta odświętna, ta czysta, później to ubranie robocze, którym usługujemy sobie nawzajem, ale też i przybieramy zbroję Bożą, aby walczyć. Wiecie, jesteśmy na wojnie. Nieraz zadawałem już pytanie Bogu. Dlaczego, Panie, tyle walki, tyle boju? Czy to musi akurat tak być? Tak jest. Nikt z nas nie jest zwolniony od walki. Każdy chrześcijanin ma potężnego wroga, którym jest szatan. I jesteśmy powołani, aby go zwyciężyć. I sami nie jesteśmy w stanie. Nikt z nas nie zwycięży tego potężnego wroga. My nie walczymy z krwią i z ciałem. Nie powinniśmy walczyć z krwią i z ciałem, ale walczymy właśnie z mocami ciemności. I dlatego jest ważne, kochani bracia i siostry, żebyśmy ubierali, przyjmowali, nakładali tą całą zbroję Bożą, o której czytamy w liście do Efezjan. W końcu, bracia moi i siostry moje, umacniajcie się w Panu i potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego, ostać się. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. I za mnie, aby mi, kiedy otworzę usta moje, dana była mowa do śmiałego zwiastowania Ewangelii, dla której poselstwo sprawuję w więzach, abym ją mógł z odwagą zwiastować, jak to czynić winienem. Bracia i siostry, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. To jest niesamowite słowo. Ale żeby się umocnić, żeby mieć moc Bożą, musimy przywdziać tą zbroję. Wiecie, moc Boża jest wewnątrz nas. A ta zbroja, o której tutaj czytamy, ona jest ubrana, ale tak samo pochodzi właśnie ze Słowa Bożego.
abyśmy mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego. Myślę, że na każdego z nas przychodzą takie dni złe. Wiele razy zmierzyłem się i myślę, i zmierzę się jeszcze z taką sytuacją, kiedy ręce i nogi słabną. Ale wtedy, wiecie, mogę stanąć. Mogę opasać swoje biodra prawdą. Ta prawda, która jest w moim sercu. Przywdziawszy pancerz sprawiedliwości. Dzisiaj tutaj jest właśnie sprawiedliwość określona jako pancerz sprawiedliwości. Obuwszy nogi, by być gotowym. Ale też przede wszystkim wziąć tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Wiecie, zazwyczaj człowiek broni się, ale my nie jesteśmy powołani tylko do obrony. Ważne jest, żeby się obronić przed atakami. Ale my jesteśmy powołani jeszcze coś do większego. Do zadawania ciosów, do ataku. Słowo Boże mówi, że mamy nie tylko się bronić, ale i atakować. Dlatego jest ważne, aby przywdziać całą tą zbroję Bożą. Wziąć miecz ducha, którym jest Słowo Boże, i zadać cios. Możemy zwyciężyć Słowem Bożym. Kiedy Pan Jezus był kuszony na pustyni, znamy tą historię. Kiedy Jego ciało może było osłabione, gdy pościł, przyszedł szatan i kusił Go. Kusił Go w taki perfidny sposób. Ale co uczynił Pan Jezus? Czym Go zwyciężył? Czym zadał cios? Słowem Bożym. Wziął miecz ducha i zwyciężył go Słowem Bożym. I dlatego ważne jest, abyśmy i my używali Bożego Słowa do ataku. Bronimy się różnymi sposobami. Bronimy się tymi częściami, o których tutaj od początku czytałem. Ale cios przeciwnikowi możemy zadać Słowem Bożym. To jest miecz ducha. Mając Słowo Boże w sercu, mając Słowo Boże w myśli, mając Słowo Boże w ustach, możemy zadać cios naszemu przeciwnikowi. Bardzo ważną rzeczą też jest modlitwa, bracia i siostry. Modlitwa należy do tej zbroi Bożej. Modlitwa jedni za drugimi. Wstawiennicza modlitwa. I wiecie, kiedy stawiamy się za kimś, modlimy się za kimś, to przeciwnik nasz najbardziej się temu sprzeciwia. Jemu się to nie podoba, kiedy modlimy się za kimś. Dlatego apostoł Paweł mówi, zanoście modlitwy i za mnie, kiedy otworzę usta. Ważne jest modlić się za zwiastujących. Ważne modlić się za usługujących, za prowadzących, za pastora. Wiecie, diabeł się temu sprzeciwia, ale dla nas to jest zwycięstwo. To jest zwycięstwo. Dlatego przywdziejcie całą zbroję Bożą. I to jest to trzecie ubranie, które potrzebujemy tak samo na co dzień ubierać. I chodzić na co dzień w tym ubraniu. Biblia mówi, że zwycięzcy odziedziczą Królestwo Boże. I każdy z nas potrzebuje na co dzień zwyciężać, ale też każdy z nas potrzebuje dojść do celu. Po to rozpoczęliśmy tą drogę, aby dojść do celu. Po to Bóg dał nam tą szatę zbawienia, przyodział nas płaszczem sprawiedliwości, abyśmy doszli do celu, abyśmy doszli do nieba. A póki żyjemy na tej ziemi, bój toczymy. Walkę toczymy. Nie z krwią i z ciałem, ale z nadziemskimi władzami. Z przeciwnikiem, jakim jest szatan. W liście Piotra czytamy, żeby nie dawać diabłu przystępu, ale dać mu odpór. On ucieknie od was. Czym możesz dać odpór diabłu? Właśnie Słowem Bożym. Możesz dać odpór diabłu, wziąć ten miecz ducha i dać
odpór diabłu. I tak jak już mówiłem, Słowo Boże mówi, że zwycięzcy odziedziczą to wszystko. Wiecie, tak mi się chce, myślę, że jest ku temu czas. Że jest ku temu czas, żeby przeczytać z objawienia Jana. W każdym liście jest taki wiersz. Zwycięzca odziedziczy to wszystko. I myślę, że przeczytajmy to sobie, otwórzmy sobie objawienie Jana. Po jednym zdaniu przeczytam, żebyśmy byli właśnie świadomi, jakie słowo Bóg kieruje do tych, którzy zwyciężają. Pierwszy list do zboru w Efezie. 2 rozdział, 7 wiersz, 2 zdanie. Zwycięzcy dam spożywać z drzewa żywota, które jest w raju Bożym. Piękne słowo dla tych, którzy zwyciężyli. List do zboru w Smyrnie. 11 wiersz, 8 zdanie. Zwycięzca nie dozna szkody od drugiej śmierci. Kolejna obietnica wspaniała dla zwycięzców. List do zboru w Pergamie. 17 wiersz. Zwycięzcy dam nieco z manny ukrytej i kamyk dam mu biały, a na kamyku tym wypisane nowe imię, które nikt nie zna, jak tylko ten, który je otrzymuje. Wspaniałe kolejne słowo. I dalej. Do zboru w Tiatyrze. 26 wiersz. Zwycięzcy i temu, kto pełni aż do końca uczynki moje, dam władzę nad poganami. List do zboru w Sardes. 5 wiersz. Zwycięzca zostanie przyobleczony w szaty białe. O tym, co już mówiliśmy. I nie wymarzę imienia Jego z księgi żywota i wyznam imię Jego przed moim Ojcem i przed Jego aniołami. To otrzymuje zwycięzca. Zbór we Filadelfii. 12 wiersz. Zwycięzcę uczynię filarem świątyni Boga mojego i już z niej nie wyjdzie. I wypiszę na nim imię Boga mojego i nazwę miasta Boga mojego, Nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Boga mojego i moje nowe imię. I jeszcze jedno do zboru w Laodycei. Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na Jego tronie. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zboru. Wspaniałe zwycięstwo w Jezusie Chrystusie. Dlatego i tu dołóżmy wszelkich starań, bracia i siostry, każdy z nas, żeby móc zwyciężyć, żeby być, żeby należeć do tych zwycięzców. Pan Jezus powiedział, że kto wytrwa do końca, zbawiony będzie. Wiecie, żyjemy w czasach ostatecznych i wielu z nas może jest trudno, ale kto wytrwa do końca, kiedy popatrzymy wokół siebie, wielu naszych bliskich, czy braci, czy siostry są daleko. Odeszli do świata. Jest to bardzo smutne. Dlatego mamy ten przywilej i obowiązek nadal bojować za tymi ludźmi, ale też modlić się o siebie nawzajem, żebyśmy wytrwali. Żebyśmy wytrwali aż do końca i należeli do tych zwycięzców, którzy zwyciężyli. A kto
kto zwycięży świat? Ci, którzy wierzą. Ci, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa. I nie jesteśmy w stanie sami zwyciężyć. Nie jesteśmy w stanie sami dojść do celu. Pan Jezus powiedział, beze mnie nic nie uczynicie. Dlatego ważne jest, aby te nasze szaty były ubrane, były na nas i były w właściwy sposób też używane. Pan Jezus powiedział też w jednej Ewangelii, że mamy się nie cofać, mamy się nie oglądać wstecz. Kto przyłoży rękę do pługa, jeśli ogląda się wstecz, nie jest w niegodzie. Także jeśli przyłożyliśmy rękę do pługa, jeśli postanowiliśmy iść za Panem, to idźmy i zwyciężajmy, bo zwycięstwo należy do nas. Zwycięstwo jest po naszej stronie. Mam tutaj taki wiersz, może już go ktoś z was czytał, o Krzysztofie Kolumbie. Kiedy płynął do Ameryki, może nie jeden z was to czytał, ale chciałbym go przeczytać. Jest to taki wiersz zachęcający, aby iść dalej, aby iść naprzód, aby się nie cofać, aby wierzyć i ufać Bogu, bo kto zwycięży, odziedziczy to wszystko. Pozwólcie, że go przeczytam. Już zanim pozostały Azorskich wysp wybrzeża, już zanim Herkulesa podwoje, przed nim morza, tak, woda, 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 ni brzegów ślad gościnnych, lub jakichś dla żeglarzy stęsknionych pociech innych. Więc Kolumb rzekł, panowie, namodlić się potrzeba, gdyż oto nawet gwiazdy przyjazne znikły dziś z nieba. Ach Boże, co mam zrobić? Tak woła ze łzą w oku. Płyń dalej, dalej, naprzód, nie zbaczaj ani kroku. Już się codziennie bardziej buntuje ma załoga. Znędzniali, bladzi, strasznie ich wyczerpała droga. A gdy odważny Kolumb o domu myślał, lądzie, twarz jego słonej fali tuż oblał woda wszędzie. Cóż mam im rzec, o Panie, mój admirale drogi, gdy nic prócz wód nie ujrzy z poranku tłum ich wrogi. Tak powiesz, Pan rozkazał, z trasy nie spuszczać wzroku i płynąć dalej naprzód, nie zbaczać ani kroku. Płynęli więc, płynęli, aż Kolumb rzekł z wieczora. Dziś zęby swe nam może da odczuć fala spora. Zda się przycichać czasem na chwilę, lecz wnet znowa swe straszne zęby szczerzy ta fala gryźć gotowa. Więc admirale drogi, ach powiedz jedno słowo, co w beznadziejnym stanie im rzec mam wciąż na nowo. I wtedy stanął sam Pan u jego boku i rzekł, płyń dalej. Naprzód, nie zbaczaj ani kroku. Na pokład więc, choć blady, zmęczony, tam zostaje w tę straszną noc wspaniały przykład załodze daje. A noc ta najciemniejsza ze wszystkich, aż nareszcie na horyzoncie punkcik spar Kolumb się na maszcie i patrzy światło. Światło tak rośnie potężnieje. To już nowego świata jutrzenka jasna dnieje. On zdobył świat i lekcję ludzkości da w tym roku. Ach, dalej, dalej naprzód, nie zbaczać ani kroku. Bracia i siostry, dalej naprzód. Chcę was dzisiaj zachęcić, abyśmy nie rezygnowali i nie wątpili. To przychodzi na człowieka, ale mamy te wspaniałe szaty. Mamy coś, czego świat nie ma.
Ostatnio usługiwałem na temat najszczęśliwsi ludzie na świecie. I powiem wam, że niezależnie od jakiej, w jakiej sytuacji jesteśmy, niezależnie dzisiaj w jakiej sytuacji jesteś, wiedz jedno, że jesteś najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, jeśli wierzysz w Jezusa Chrystusa. Jeśli On jest twoim Panem, czy się masz dobrze, czy się masz źle, czy masz braki, czy nie masz braków, wiedz jedno, że jesteś najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Bo Biblia wyraźnie mówi, że moim szczęściem jest być blisko Boga. I nie ma szczęścia ponad to, by żyć w Królestwie Dnia. Jedna pieśń też tak mówi. I zachęcam was dzisiaj, bracia i siostry, żebyśmy byli świadomi tego, kim jesteśmy. Co mamy w Jezusie Chrystusie. Co nas czeka. Co oko nie widziało, ucho nie słyszało i do serca ludzkiego nie wstąpiło. To Bóg przygotował tym, którzy Go miłują. Czy miłuję Pana? Czy miłuję Go na tyle dość, że będę tam w Jego Królestwie? On przychodzi wkrótce. I wiem i myślę, że nic nowego wam dzisiaj nie mówię i nie powiedziałem. Ja tylko przypominam to, co już nieraz słyszeliśmy. Ale apostoł Piotr mówi, żeby przypominać te rzeczy, dlatego że to są ważne sprawy. To są najważniejsze sprawy w dzisiejszych czasach. I Piotr posuwa się jeszcze dalej. Mówi, że nawet po moim odejściu będzie miał pragnienie, żeby to było przypominane, że Jezus przychodzi. Że Jezus przychodzi. I dlatego dzisiaj ja wam to przypominam. Abyśmy wytrwali. Abyśmy doszli do celu, bo to jest Bożą wolą. Dojść do celu. Celem naszym jest zbawienie duszy. Dlatego dzisiaj mamy taki wspaniały czas, taką wspaniałą chwilę i możliwość, aby zbliżyć się, aby przyjść do Boga, aby sobie uświadomić, kim jestem i jak wygląda moja szata. Wiecie, po to, tak jak już mówiłem, po to się zgromadziliśmy, aby naczerpnąć, aby skorzystać z Bożej łaski. Ja wierzę, że w tym zgromadzeniu Bóg ma wielki plan dla każdego z nas i dzisiejszego dnia. I On nie chce, abyśmy z tego miejsca wyszli tacy, jacy przyszliśmy. Bóg chce nas błogosławić. I On to czyni. Jeśli mamy ten ubiór dla siebie, On szczególnej łaski udziela tym, którzy Mu ufają i którzy wierzą i kochają Go. Dlatego bądźmy tego świadomi. Niech te trzy ubrania, o których dzisiaj może pokrótce mówiłem, ale niech one są w naszym życiu. To najważniejsze, ta czysta szata, ten bisior czysty, który upoważnia nas na wejście na wesele baranka. I wiecie, bardzo często też u nas w kościele powtarzam, jakież to będzie wspaniałe zasiąść za stołem jako oblubienica, a Pan Jezus mówi, że będzie nam usługiwał. Nie wiem, jak to będzie wyglądało, ale tak jest napisane. I możemy w to wierzyć i ufać, że Bóg nas posadzi za stołem na weselu baranka, a sam Pan Jezus Chrystus będzie nam usługiwał. To jest niesamowite. I dlatego niech wiara nasza wzrośnie, niech miłość Boża wzrośnie w sercach naszych, aby kiedy przyjdzie, czy przyjdzie nam odejść z tego świata, żebyśmy wiedzieli, dokąd idziemy. Tak przypomina mi się jeszcze słowo z listu Jana. Kiedy Jan mówi, patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna, że Jego nie pozna. Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. I każdy,
Kto tę nadzieję w Nim pokłada, oczyszcza się tak, jak On jest czysty. Czy pokładamy nadzieję w Nim? O tej nadziei mówiliśmy zaraz na początku. Czy mamy nadzieję w Nim? Na pewno mamy. Na pewno mamy, bo byśmy tutaj nie byli.